Dzień doberson bardzo serdeczny. Z tej strony wujek Bohun się kłania i zaprasza was wszystkich tutaj zgromadzonych na swoje zagrania. Tak, to wiem, że się powtarzam, ale uwielbiam właśnie w taki sposób się z wami witać. Słyszeliście to? Czyś ptok się drze? To nie mój! Mój tutaj grzecznie sobie spoczywa. Czyj to? Dobre, nie ma tematu, rozumiem, bardzo niezręczna sytuacja. Dobra, moi drodzy, ale jest jeszcze inna afera. Afera jest taka, że pada mi kamera. No właśnie, ta kamera mi pada, która mnie tutaj nagrywa teraz i no ona teraz akurat rejestruje, no ale w każdej chwili może przestać rejestrować, bo chyba twardy dysk w niej się coś tam kończy. No i cóż, no na chwilę obecną, no nie będę kupował nowej kamery do ciężkiej cholery, bo póki ta jeszcze rejestruje, no to nowej nie kupuję, no. Także tak wygląda sytuacja, ale gdybym wam po prostu z tego okienka tutaj podglądu w jakiś magiczny sposób zniknął, to wiedzcie, że po prostu kamera sama mi się wyłączyła, bo ona ma takie manewry. No i tyle w temacie, żeby potem nie było. Wujku Bohunie, gdzie ty jesteś, gdy cię nie ma? No, jestem, tylko że nie mam je w kamerce, bo ona mi po prostu pawiana świruje i czasami mi rejestruje, a czasami nie rejestruje. No, będę musiał w końcu zaopatrzyć się w nowy sprzęt, ale na razie i póki co muszę sobie z tym poradzić, bo mam inne, pilniejsze wydatki. Niestety, hajsy z YouTube'a się nie zgadzają. Okej, ale wracając do tematu. Moi drodzy, no oczywiście dzisiaj jest kolejny piątek, kolejnego weekendu, miły początek, taką mam nadzieję. A jeżeli nie jest miły początek kolejnego weekendu, to zaraz się stanie, ponieważ ja dzisiaj, moi drodzy, w tej najbardziej kontrowersyjnej, w tej najbardziej sensacyjnej i w tej niebezpiecznie, niegrzecznej serii zapraszam was na playlistę Far Cry 5 z gry o tym samym tytule. I dzisiaj będę robił rzeczy, które obiecałem wam w poprzednim odcinku. Czyli po pierwsze, polecimy sobie... A zresztą, co ja wam tutaj będę gadał? Pokażę wam najlepiej, gdzie sobie polecimy. Tylko musimy sobie najpierw mapę włączyć. Tak, moi drodzy, a więc polecimy sobie w miejsce, które, no, wyhaczyłem niemalże w ostatniej chwili, pod koniec poprzedniego odcinka. Jest to miejsce, które nazywa się Raptor Peak. Nie wiem, dlaczego ja tego miejsca wcześniej nie widziałem. Może dlatego, że jest tak najbardziej wysunięte, tak... No może nie będę tutaj posługiwał się terminologią kompasu, tylko tak po prostu, tak najbardziej prawo na mapie i tak wysoko, a ja zazwyczaj gdzieś tak nisko fruwam tą kamerą, ale jest, moi drodzy, tutaj prawdopodobnie jest skrzynka prepperska, ale tutaj jest jeszcze jedno miejsce, właśnie ten Raptor Peak i tam sobie pofruniemy, ale to nie jest jedyne miejsce, które będę chciał odwiedzić, jest jeszcze jedno miejsce i to miejsce jest wskazane przez was, przez moją widownię, właściwie to tylko jeden widz wskazał mi miejsce, którego jeszcze nie odwiedziłem, pomimo tego, jak sam napisał, że to miejsce jest zaznaczone, że tam byłem. Ale mnie tam nie było. I to bardzo, bardzo mnie... no smuci. Dlaczego? Ponieważ skoro widz mi pisze, że mnie tam nie było, a to miejsce jest zaznaczone, że tam byłem, no to może być tutaj więcej takich miejsc, których mnie... nie było, a rzekomo byłem. Moi drodzy, i jakie to jest miejsce? Tylko muszę sobie go teraz namierzyć. Tutaj chodzi o jakiś kościółek. Tylko, że ja te miejsce muszę sobie po prostu znaleźć. Raz jeszcze. To jest te miejsce. Kościół Tronu Miłosierdzia. Widz mi napisał i ja mu wierzę, że z tym miejscem wiąże się jakaś fajna historia. I zanim uderzymy na Jacoba, to najpierw sobie polecimy tam na górę, hen, wysoko se polecimy, co oznacza tylko jedno, że śmigłowca se dzisiaj na dzień dobry wynajmę, bo se kurna wynajmę, tak będzie właśnie. Potem polecimy sobie po skrzynkę prepperską, albo najpierw po skrzynkę prepperską, a potem na ten tam wierzchołek, góry lodowe. Nie no, żartuję, no, do góry lodowej to temu daleko. Ale mogłaby to być góra lodowa. A potem sobie przylecimy tutaj do tego czerdża i Tronu Miłosierdzia i zobaczymy, co za historia się tutaj kryje. A potem uderzymy w teren Jacoba i zrobimy mu z tyłka jesień średniowiecza. Wchodzicie w to? Jeżeli tak, no to ja bardzo serdecznie zapraszam was na kolejny, chyba już 23 odcinek z Far Cry 5. Bawcie się dobrze. Oczywiście miejcie przy sobie coś do picia, coś do chrupania, tylko
proszę się tym nie pochlapać, jak będziecie się śmiać jak WBL-ami, no bo takie rzeczy też się zdarzają. Nawet na tym etapie już tak można powiedzieć o dalekim progresie w tym tytule, nie? U mnie jest wszystko możliwe. Także moi drodzy, ja już bez gadania biorę się do po prostu latania, no bo tak jak powiedziałem, śmigłowiec sobie wypożyczę. Tylko że wiecie co, może też tym razem, bo ostatnim razem nie miałem żadnej pomocy przy sobie i to tak się troszeczkę nie godzi, bo ta gra ma swój potencjał, który trzeba wykorzystać. W związku z tym jeszcze raz sobie przejdę w tą zakładkę właściwie interfejsu menu, lista znajomych, i wiecie co, może sobie tutaj jest jeszcze kilku znajomych i tak odkryłem, że tutaj jest po trzech znajomych na jedne terytorium, czyli tu właściwie ten pieseł, ten tutaj Nick i ta tutaj pani Grace Armstrong, to są znajomi, których wyhaczyłem na terenie, kurczę, jak on się nazywał, James Jacob, czy jak mu tam leciało? John mu leciało, widzicie, już sobie nawet zapomniałem, tak dawno to było, kiedy chłopa po prostu bubu zagryzł, a ja mu tylko dałem klapsa w dziąsło i on se umarł, tak po prostu, był na tyle miły. I tutaj na terenie Faith oczywiście Kotecek, czyli Puma, Pichis, tak ona się nazywa, jakiś tam piroman, John Zapałka, dziewczynka z zapałkami, Sharky Bosho, to jest taka współczesna wersja dziewczynki z zapałkami, i tutaj jest jakaś ciotka Krotka, która się fruwa śmigłowcami i tyle, no. Więc może zrobimy tak, Nick se już troszeczkę pofruwał, to se może weźmiemy, a ciotkę Krotkę to może później, jak se już tak pójdę na teren Jacoba. No dobra, Grace, no chodź kobieto, no chodź, no wezmę cię, no niech ci będzie, że cię wezmę. Ta kobieta czasami wyprowadza mnie z nerw, ale w sumie to dobra kobieta jest, no. No to już tak się utarło, że z tą Grace'ą sobie tak chodzę tutaj, no to niech Grace'a dzisiaj też będzie, nie? Dobra, moi drodzy, w takim razie, no handlować tutaj na razie niczym nie będę. Mam ja w ogóle czym handlować? Ktoś mi napisał, że mapę sprzedałem tych zapalniczek. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy w ogóle można tą mapę sprzedać, ale jeżeli tą mapę z zapalniczkami faktycznie sprzedałem, to głupio zrobiłem. I chcę, żebyście wiedzieli, że ja to wiem. No i ten mój ulubiony śmigłowiec oczywiście, ja lubię ten, który mi zawsze kojarzył się z wojną w Wietnamie. Nie wiem, ja się na filmach o wojnie z Wietnamu wychowałem, urodziłem się w takich czasach, że wideo to było coś, kurde, luksusowego. I jak się miało w domu wideo, to się oglądało właśnie filmy karate i filmy pod tytułem Wojna w Wietnamie, tak? No tak, no to wtedy było na topie. Rambo i tak dalej, no. Chociaż, no, to wtedy były, kurczę, moje czasy, na których ja się po prostu wychowałem, filmy, muzyka, to jest wszystko coś, czego no nie każdy to zrozumie. Zrozumie to bardziej i prędzej mój rocznik, aniżeli no teraz młode pokolenie. Dobra, Grace, wsiadamy do śmigłowca i lecimy. Tylko my se najpierw musimy zaznaczyć te miejsca na mapie, no, żeby my wiedzieli, kaj to mamy furgać teraz. A kaj my to mamy furgać? No, to ja powiedział wcześniej, że se tutaj na ta góra polecimy. Tylko nie wiem teraz, czy najpierw bezpośrednio na ta góra, czy najpierw tutaj. Dobra, bezpośrednio na ta góra pofurgomy se. No i tyle. Musimy se to zaznaczyć, zaznaczone se jest, tak żeby my to na GPS-ie widzieli. No właśnie o to mnie się rozchodzi. No i furgomy tam, ta góra już stąd widać, tylko trzeba uważać, żeby my się sam tutaj o wierzchołki drzew nie otarli, bo skończymy jak tu pole w mojej drodze. I tyle będzie z początku tej historii, będzie rychły koniec początku tej historii, no, także, no. Ale my tutaj spiszemy historię dzisiaj na nowo, moi drodzy. Nakopiemy do dupy komu trzeba, no bo czasami tak trzeba, no niestety są dni w życiu faceta, kiedy musi dać komuś w ryja, no. No sorry, ale takie jest życie. Czasami po prostu, tylko ja się tutaj zaczynam martwić o coś jeszcze jednego. Czy ja tym śmigłowcem tam wyfruwam do góry? Bo te śmigłowce mają ograniczony pułap. No. I teraz pytanie, czy my tam po prostu wyfurgamy, bo jak nie, to trzeba będzie windą na samą górę. Ja to naprawdę ciężko widzę. No ale dobra, bo też widzę jakiś czerwony punkcik tutaj na mapie. I ten punkcik to tak szybko się przemieścił. Nie wiem, czy to nawet nie był jakiś samolot. Okej, no, najwyżej użyjemy broni. I to ostrej, nie będziemy dzisiaj strzelać ślepakami. Dobra, zbliżamy się do tego
Nie, no wydaje mi się, że chyba ten pułap wystarczy. Czy wy tam coś widzicie na tym wierzchołku? Bo jak na razie to ja tam nic nie widzę. Grace, uspokój się, kobieto. Ona tu i do mnie coś cały czas spikuje. Proszę do mnie nie spikować teraz. Hej, co jest? Hej, co jest? Mayday! Mayday! Houston, mamy problem! Co to było, na litość boską? Grace, coś ty narobiła? A, bo na pewnym pułapie powietrze już jest takie za rzadkie i po prostu, no, śmigłowce nie są w stanie wyfrunąć tak wysoko. I może być problem. No to windą! Dobra, obniżymy troszeczkę lot. Co tam może być, na litość boską? Ja tam nie widzę niczego oprócz kamienia jednego wielkiego. Nadal tam niczego nie widzę. Na litość boską, co tam może być? Dobra, teraz mi się jakaś chałupka pojawiła. Czy my tam będziemy mieli miejsce na wylądowanie? Dotrzyj na szlak. Wejdź na Raptor Peak. A nie można po prostu tam wyfrunąć? Czyli jak ja tutaj sobie pofrunąłem, to co, to nie będzie się liczyć? Nie, no to nie po sprawiedliwości tak do końca będzie chyba, nie? No zaraz zobaczymy. Czy to się będzie liczyć, jak ja tutaj sobie przyfrunę? Uwaga, lądujemy! Jejku, tylko żeby mi ten śmigłowiec teraz nie runął. Dobra, Grace, jak ja usiadłem, zobaczcie! I tu jest jakieś bocianie gniazdo! Normalnie wylądowałem w bocianim gnieździe! O ile to nie jest gniazdo jakiegoś, kurde, nie wiem, jakiegoś słonia albo... Fu, co ja gadam! Jakiego słonia! Na litość boską, słonie nie wchodzą na skałę! No, już mi właśnie zaczyna walić w dekiel! WB się uruchamia! Masakra! Gniazdo słonia! Boże kochany, ten se wymyślił. No tak czy inaczej, widzicie gniazdo? Jest gniazdo. Ja idealnie swoim ptakiem wylądowałem w tym gnieździe. No, ja zawsze mówiłem, że ptak powinien wylądować tam, gdzie powinien lądować. Co za piękny widok. Kobieto, widzisz, jakie piękne lądowanie? Patrz już. Jezus! Co tak tutaj jebło? Idziemy zobaczyć. No, kurczę. No tutaj wyraźnie napisali, że wdrap się na tą górę, no, a ja sobie Co do chuja? Kobieto, nie imputuj mi tutaj raz, no chłop, że wziął patelnia i mu wybuchła w łapie, no zobaczcie, co tu się stało, chłopie, kobito te, no, szkurde, no, chłop nie żyje, no. Ale jak to, od patelni? Co tutaj się stanęło? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie, no to się do TVN-u nadaje. No kurde. Dobra, mamy apteczkę. Zdobyłem ten szczyt, tak? Obserwacja ukończono. A, moi drodzy. Tu jest ta skrzynka preperska na samym szczycie. Ach, i lecą hajsy. I lecą punkty talentu. No tak, a ja cwany, zamiast się tutaj wyskrobać po linie, znaczy wiecie, no ja się ostatnio wyskrobywałem liną, wow, ja się chyba palę. Ja się ostatnio wyskrobywałem po linie na tym moście, pamiętacie? Lepiej tego nie komentujmy, dobrze? Fajnie by było, jakbyście tak szybko o tym zapomnieli. Znaczy pamiętajcie tylko to, że udało mi się wyskrobać tam po tych filarach pod ten most i jednak zdobyłem to, co zdobyć miałem, ale ogólnie dość śmiechawa była, co niektórzy się nawet śmiali tak delikatnie ze mnie w komentarzach. Niedobrze oni, no ale no trudno, no. Co się stało, to się nie odstanie i co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy. No tak czy inaczej, teraz ja się tutaj tak troszeczkę delikatnie mówiąc wycwaniłem i zamiast się tutaj po prostu wyskrobać, no to ja tutaj sobie wyfrunąłem. I zobaczmy teraz na mapie, jak to będzie wyglądać. Czy ten marker skrzynki preperskiej zniknął? Czy to chodzi tutaj głównie o tą skrzynkę preperską? No bo tutaj szczyt szczytem,
Raptor Peak szczyt szczytem, nie? No tu ja tutaj odwaliłem troszeczkę szczyt bezczelności, bo miałem się tam wyskrobać, nie? Masakra, kurczę piórko. A tutaj gdzieś w tym miejscu był marker skrzynki prepperskiej. Się okazało, że ta skrzynka prepperska była tutaj na Raptor Peak. No i taki był finał tego wszystkiego, nie? Także można powiedzieć, że chwyciliśmy dwa słonie za jeden ogon. Boże, co ja mam dzisiaj z tymi słoniami? Na litość boską. No. Dobra, wsiadamy do naszego śmigłowca i odlatujemy stąd. Lecimy do tego czerdża. Jak ten czerdź się nazywał? Czekajcie, na mapie sobie to od razu zaznaczę, gdzie ten czerdź jest. No, troszeczkę mnie to smuci, no bo jak widz mi pisze, że tam byłem, ale mnie tam nie było, jest zaznaczone, że byłem, a nie było mnie, że tam jest historia fajna, że trzeba się z tą historią zapoznać, to tu może być naprawdę więcej takich punkcików, w których no, niby rzekomo byłem, a mnie nie było. No, to mnie tak troszeczkę smuci, no. To lecimy do tego kościoła tronu miłosierdzia, ale zaprawdę powiadam wam, nie będziemy się tam modlić dzisiaj, nie, to jest niegrzeczna seria, wy pamiętajcie o tym, ja w tej serii jestem bardzo niegrzeczny, zresztą nie tylko ja jestem tutaj bardzo niegrzeczny, gra jest też niegrzeczna i w ogóle tutaj się dzieją cuda na kiju. Jak ja żem pięknie tym śmigłowcem wylądował, gdyby ta seria miała indywidualne pododcinek wizytówki, to wizytówka pod tym filmem wyglądałaby właśnie tak, jak ten śmigłowiec idealnie siedzi na tym gnieździe, tylko z tym, że zaprawdę powiadam wam, ja nie widziałem, gdzie ja w ogóle ląduję, tak wylądowałem tutaj na oślep i mi się trafiło te gniazdo jak ślepej kurze ziorko. I tutaj jeszcze amunicja, pełne magazynki, ale no niestety ja też mam pełne magazynki, nie mogę zabrać tego, co tutaj leży. Grace, chodź wsiadamy, kobieto, bo na obiad musimy zdążyć do domu. Ona już siadła, czy nie? Proszę mi tutaj nie szutować teraz. Lecimy do tego kościoła miłosierdzia, gdziekolwiek on jest. Tam zaznaczone. No i teraz, moi drodzy, no, wracamy się taki kawał właściwie ziemi pod nami, no. Bardzo podoba mi się ta zawieszka tego orła. To jest taki, można powiedzieć, orzeł bielik. Nie, no, to jest ich jakiś tam amerykański orzeł, no. Ale my też mamy orła. Oni mają orła, my mamy orła. A ja żem też nawet wywinął orła. O, ho, ho. Jakbyście wiedzieli, jak ja wtedy wywinąłem orła, to dupa mnie boli do dzisiaj, ten prawy pośladek zwłaszcza, no. Masakreła. A jeszcze nie ma ślizgo. Potknąłem się na schodach. Proszę się nie śmiać z biednego mnie, bo naprawdę doszłoby do wielkiej tragedii. Może troszeczkę obniżymy pułap, co? Nie potrzebujemy teraz tak wysoko chyba furgać. Za wysokie loty teraz tutaj mamy. Coś mi się wydaje. Chcemy zobaczyć coś na ziemi. Może jakiś jeszcze ołtarzyk tutaj znajdziemy? Już nie pamiętam, czy ja te wszystkie ołtarze znalazłem, czy jeszcze coś mi zostało z tych ołtarzy. Naprawdę nie pamiętam. Nie pamiętam tych statystyk. Musiałbym tam luknąć w interfejsie. Na pewno tam jest wszystko podane, ale chce mi się to tam szukać, czy mi się nie chce? No, tak se myślę, że chyba mi się nie chce. No, tak se właśnie myślę, no. Jakaś dziura tutaj jest, zobaczcie. Jaka dziura? Aha, już wiem, co to za dziura. Ja tam schodziłem do tej dziury po właśnie skrzynkę prepperską. Pamiętacie? Jak nie pamiętacie, no to ja przypominam, moi drodzy. Cała ta playlista i nie tylko ta playlista, wiele innych playlist tej serii zagrania Wujka Bohuna. Wszystko to jest podlinkowane oczywiście w opisie do filmu. O, tutaj mamy wroga. Tutaj mamy wroga. Coś mi się zaświeciło właśnie przed chwileczką. Czy to jest wróg? Nie, to są nasi. Ja sobie podlecę jeszcze bliżej tego czerdża. Ewentualnie użyję działek ze śmigłowca. Ktoś się mnie pytał, czy mi się to opłaca, żeby w locie cały czas płacić za nowe rakiety, pociski. Ja wiem, czy... Yeah, co ja zrobiłem? Bożeż kochany, co ten WB odpierdzielił tutaj teraz. Nie no, pomyliły mi się guziki na klawiaturze, no i zamiast wyjść ze śmigłowca, to ja sobie wyskoczyłem i zabiłem się z tej wysokości, jak to bywa w naturze. Gdzie ja teraz biedny jestem? Gdzie jestem teraz? Gdzie jest biedny ja? Czemu biedny ja jest tu znowu? I niech zgadnę, nie będziemy mieli śmigłowca w gnieździe. Zabrali nam śmigłowca z gniazda? Zabrali nam śmigłowca z gniazda! Ja, czego? Dobra, to zrobimy. Grace, masz spadachron? Tu furgomy. Pofurgomy se! Tak jest! Pofurgomy se na spadachronie.
Ile se pofurgomy, tyle se pofurgomy. Nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło, ale to szybciej furgaj, chłopie. Czemu nie można szybciej furgać? Aha, bo ja chyba nie mam tego skafandra takiego dziwnego. Ja właściwie nie wiem, jak ten skafander się nazywa. Wiecie, ten taki, co człowiek wygląda w nim jak latająca wiewiórka. Ja wam powiem tak, oglądałem kiedyś taki ekstremalny film na YouTubie, jak to było chyba gdzieś w Chinach, gdzieś tam w chińskich górach kręcone. Słuchajcie, normalnie jeden za drugim gościu skakał i oni fruwali takimi jakimiś dziwnymi wygibasami, jakieś dziwne figury geometryczne wywijali jeszcze w powietrzu. To nie jest tylko tak, że z tym kostiumem oni sobie skaczą. Oni potrafią, oni mają taką zwrotność, że to się w pale nie mieści. Ja to bym po prostu się zestrał w locie. Ja bym bombardował, no jak gołąb, wszystko z lotu ptaka tam na dole, nie? Ze strachu. Nie, nie, mnie by strach sparaliżował, ja bym nie był w stanie. Ci ludzie, ja mam przede wszystkim lęk wysokości, od tego trzeba zacząć, dlatego no to nie zna moje siły, to nie zna moją psychikę. Ale ci ludzie, którzy potrafią tak skakać w tych skafandrach, którzy są na tyle opanowani, że oni się po pierwsze nie boją, po drugie oni wiedzą, oni nie spanikują w tym powietrzu, oni dokładnie wiedzą, co trzeba zrobić, w którym momencie trzeba jaką decyzję podjąć, żeby bezpiecznie tym wylądować, znaczy sobą właściwie wylądować, nie? To jest po prostu jakaś abstrakcja dla mnie. Ja bym to... Absolutnie, to ja się... Nie! Mowy nie ma! Nie wiem, jakie pieniądze by mi musiał... Nie no, żadne pieniądze, no nie no, za żadne skarby świata. No nie zdecydowałbym się. Dobra, wylądowałem i teraz zobaczmy, jaki kawał przeleciałem. Tam jest ta góra, a ja przyfrunąłem aż tutaj. Nie gadajcie mi, że Grace wali z buta. No to by była normalnie... skunksik. Dobra, przejmujemy tamtą ciężarówkę. Właściwie pick-upa, a nie ciężarówkę. Przejmujemy go i jedziemy... Te, skunks! Proszę mi tu nie kwiczyć na mnie. Ja wiem, że ty śmierdzisz jak świnia. No chociaż, ja wiem, świnia przy tobie to perfuma chyba. Tak mi... Jakiś pies tutaj jest. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Przejmuję ten samochodzik i jedziemy, moi drodzy. No jedziemy samochodzikiem. Te, pies, uciekaj mi z drogi, bo ci nakopia do życi zaro. Czemu GPS się tutaj nie włączył? Jak sobie go sam muszę włączyć? Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że ja dawno, bardzo dawno temu, ostatnim razem tutaj śmigałem, no tym, nie? Znaczy, dawno ostatnim razem, to znaczy, to nie tak miałem powiedzieć. Chodzi o to, że dawno tutaj samochodem nie jeździłem, a nie dawno ostatnim razem. Kurczę, gdzie ten church? Na miłość boską, gdzie on mi teraz zniknął? Tu jest ten church. No ale to kurczę, GPS-a proszę mi tutaj do niego wytyczyć. O kurczę. Ja tutaj będę musiał z buta polecieć kawałek. A, w sumie blisko. No kurde, do Biedronki mam dalej, niż do tego Czerdża. Dobra, jedziemy. Faktycznie, no, samochodami dawno nie jeździłem w Far Cry'u. Cały czas tylko fruwam i fruwam, tak mi się te śmigłowce spodobały. Ale samoloty nie. Samoloty to nie jest coś, co lubię najbardziej. A tutaj się świetnie tymi pojazdami jeździ, obojętnie, czy quadem, czy coś, ale też się świetnie pływa łodziami. Jeżeli chodzi właśnie o takie pojazdy, o sterowanie pojazdami, to po prostu świetnie się tutaj prowadzi. Ja pamiętam, miałem jakąś grę też z Ubisoftu, to był chyba Watch Dogs, gdzie sterowanie było masakrycznie fatalne. Ten pierwszy Watch Dogs, bo ten drugi to mam na półce, jeszcze w niego nie grałem. Ale ten pierwszy Watch Dogs, Bożeż kochany, jak tam było zdupczone sterowanie pojazdami. Tam się po prostu nie dało śmigać czymkolwiek. Każdy samochód, jaki by się nie wzięło, to wszystko jeździło jak kloc de... Wow! Te, chopie, te, nie widzisz, że wyprzedzą, to kajmi, sam się ciśniesz na swoim pasie na mnie prosto, chopie, te, bo ci nakopia do życi zaro. No szkruca jego fuks. Jeszcze mi sam słonko po ślipiach świeci, no przecież sam zaro oszaleja, ty. I ta muzyczka piękno, która tutaj gro. Daleko jeszcze do tego kościoła. Kaj ten church. No już niedaleko, ponad 200 metrów. I teraz zamiast wroga tutaj spaceruje ruch oporu. Coraz to więcej naszych tutaj jest, no. Nie wiem, no może faktycznie w tym church'u mnie nie było. Teraz ja już no, nie pamiętam, no. Dobra, koniec pieprzonej drogi. Tutaj się zatrzymujemy i dalsza droga to z nogi. Dobra, ja jestem... O kuźwa. No to sam... To sem se kuźwa przystanek teraz znalazł. Gdzie bubu se brzędne jagody?
i szuka chyba przygody. Bubu, odejdź. Odejdź, Bubu. Bubu. Spierdaloj. Dobry misiek, grzeczny misiek. Niech każdy idzie swoją stronę, tak? Masz szczęście, że nie lubię zabijać zwierząt. Nawet w grach komputerowych. No, także Bubu, ujdzie ci to na sucho tym razem. Ojej, co, czemu? Co, ja tutaj nie mogę wyjść? No, po jakiemu, tak? Dobra, no to jesteśmy w tym kościele. I teraz módlmy się, bracia i siostry. Nie no, zobaczymy, o co tu chodzi. Co untry music? Tak, to zdecydowanie poprawi mi dzisiaj humor. Grace! Co do chu... Widzieliście to, jak mnie Bessa zaatakowała? Na dwóch łapach to leciało! Jak gibon jaki! No, no masakra, no. Dobre, no to teraz do kogo tu mam się zgłosić? Do ciebie? Tego mogę tylko zatrudnić jako spluwę do wynajęcia. Dobra, pogadajmy z nim. To wszystko, co możesz mi do powiedzenia. Kaję ten z gitarą. Dobre laska, ale nie musisz mi gadać. Boże drogi, ja jest WB, wujek Bochun. Nie tam żaden wielki brat, Warner Bros, tylko wujek Bochun. To Jose jest, no. Boże wielki, no. Daj się spokój, kobito, no. Ty, czekaj, raz z tym pogodą se. No dobra, paciuloki, ale wy mi godocie wszystko to, co ja już wiem, no. Kaj jest ta historia, która miała tutaj być, no. Ja sobie nie przypominam, no faktycznie, no ja sobie nie przypominam tego czerdża. Czy ja tu był, czy mnie tu nie było? No teraz, no naprawdę nie pamiętam, no ale ja tu przyszedł po historia, no. Tutaj mi widzowie napisali, że historia na mnie tutaj czeka, no ale ja tu nie widzę nic prócz czerdża, no. Grace, nie plątaj mi się sam po nogach, bo ci do życi zero nakopia się. Tak nie patrz na mnie, no. Idziemy do tego czerdża. Był tu jo, czy nie? To jakie stare szmaty. No, no jaka ta historia? Chyba mnie tu nie było, bo save jest cały. Znak rozpoznawalny. Czy WB tutaj był, czy go tu nie było? Kurde, coś tam znowu atakuje naszych. Co tam się dzieje? Co? Bizon? Co do... Wiesz co, jaja robicie? Ja rozumiem, że kurwa jesz, kuna, łoś, jezus, wiesz, wszystko może zaatakować człowieka, ale bizon? Nie no, masakra no. Co tutaj się odpieprzą, no. No jak tutaj nawet żaby są homoseksualne, no to w tej grze, no nie wierzycie, no to się poczytajcie tam, co, znaczy poczytajcie sobie to, co ja sobie poczytał w poprzednim odcinku, masakra. Dobra, schodzimy do tej piwnicy, bo coś mi się wydaje, że tu chyba będzie przejście, tak mi się coś wydaje. I wiecie, co mi się jeszcze wydaje? Że ja sobie tu chyba ładunek zdalny podłożę, tak mi się to coś wydaje, zobaczymy. No, nie wygląda to na przejście, ale tutaj czeka na mnie jakąś historia i oszukam tej historii. Może ta historia będzie w tej piwnicy tam. Jeb, poszło. No i co ja zrobił? No co ja zrobił? No właśnie cały... Nie panikuj mi tu, Grace! Właśnie chodzi o to, że ja nic nie zrobił. To jest właśnie to, no. No to ja nie wiem, czy to jest dobre. Kaj jest ten mój palnik. Odpalimy... No sorry, Grace! Kopnął! I on nie chciał! O Boże! Słuchajcie, to już jest dzisiaj drugi przypadkowy przycisk na klawiaturze, zupełnie niekontrolowany. Najpierw, żebym sobie wysiadł ze śmigłowca, zamiast nim wylądować i że chcę umor niechcący, a teraz ja sobie ją kopną niechcący. Sorry, Grace! Ja cię... Kurwa, dziad! Masakra! Nie no, no... Nie no, przechuj no, z tego wujka Bochuna czasami. Dobre, może tu będzie ta historia, słuchajcie.
Wyznanie. Zawsze chciałam być wyjątkowa. Kiedy w moim życiu pojawił się Joseph, miałam wrażenie, że to tylko twój dar, Boże. No, do Jezusa gadam. Znaczy się, do Boga. Chociaż Jezus też był Bogiem, nie? Znaczy, to był Syn Boga. No, dobry, nie wnikajmy w to. Człowiek, który z tobą rozmawia, pozwolił mi wziąć udział w tym świętym dialogu. Co? Przyjęłam imię, które Joseph nadał mi przez ciebie. Panie, Faith, to znaczy wiara. Faith to znaczy wiara? Chyba tak. Jestem zrodzoną na nowo kobietą. Wstyd mi wyznać, że choć noszę to imię, moje oddanie projektowi jest skażone wątpliwością. Co mam zrobić? Wiem, że mi wybaczysz, panie, ale nie wiem, czy Joseph też. O masakreła. No i gdzie ta przygoda? Gdzie ta przygoda, no? Gdzie ta przygoda? Bo przygodę tu miałem przyfrunąć i nie widzę tu przygody. No to Jezus wleciał jak kanka w kartony, widzę. No ściągnijmy mu ten karton. Kruca, fuks. Da się tutaj co zrobić? No ale to... Dobre, mamy jakieś kluczyki. No to... No to mamy kluczyki, ale do czego mamy kluczyki? Do czego to mogą być kluczyki? Tu może faktycznie jest jako historia? A może do tej szopy? Może te kluczyki mówią do szopy, hej pasterze? No oczywiście, że tak mówią. Cicho, Grace. Do szopy, pasterze, no. Kobito. Hopie, te. No ale dobre, ja szukam przygody. Tutaj nie ma przygody. Tutaj są nagrody, że ja se zdalos ten. Że ja se zdalos klucz na głowie Jezusa ukrzyżowanego na amen. No siwy dym, no. No i co? No, to chyba faktycznie mnie tu nie było, no ale kaj ta przygoda sam jest, no. Kaj ta przygoda, może pod tym krzokiem albo pod tą beczką, no nie wiem, kaj ona jest, no. Miała być tu przygoda, ale tak się rozglądam na lewo i na prawo i przygody jak nie było, tak nie ma. Jedynie co mnie tutaj jakiś łoś zaatakował, bizon czy kurwa jeż, nie wiem co to było, no. Coś mnie tutaj, najpierw skunks przeleciał, potem bizon i zaś coś loto, zaś coś sam przyleciało. No teraz niedźwiedź, no. I zaś bizon. Co tym zwierzakom podbijało do tych głupich łbów? No co jest z nimi nie tak, no? I teraz się przytulili do siebie. Najpierw takie agresywne, a potem się tulą. Ten bizon się przytulił do życi bubu. Jak oznajmia tutaj ten obrazek, no. Dobra, pozbieramy te skóry i spadamy stąd. Chodź, Grace, uciekamy. Bo tu nie ma nic więcej, no. Jedynie co, tutaj może jeszcze jakiś łoś przylecieć, no. I koniec tej historii tu będzie. Dobre. A tu jeszcze coś z tamtej strony do nas idzie. Zwierzoki? Czy edeniarze? Moi drodzy, zauważyliście, że tutaj za długo nie ma edeniarzy i trzeba to zmienić? A to oznacza tylko jedno, że teraz ja na mapie szybciutko przeniosę się do prisonu. O, do tego prisonu. Nawet sobie użyję szybkiej podróży. Tak jest. Tam wejdziemy na chwileczkę do prisonu, zjemy łobiot jakiś, jakąś kolację albo co i jademy na teren Josepha. Nie ma takiego pierdzielania się, trzeba nakopać mu do szmat, moi drodzy. I tak się to dzisiaj skończy. Ale na razie uchucha, nocka zła przyszła. Dobra, idziemy najpierw tam. Czekajcie się, schowam ten karabin, bo mi tutaj teraz nie będzie potrzebny. Piąchę sobie wyciągnę. No. A ten tutaj dalej nyno, na warcie. Cicho mnie tu, kobieto, idziemy. Idziemy do środka. Zobaczymy, może jakieś nowe dialogi będą albo co. No nie wiem, no cokolwiek. Tam na wachcie stoją. Idziemy do tej, co ma fuck you uskrzydlone na klacie. Dobra, kobito, ja muszę tutaj z tobą teraz pohandlować, deczko, bo ja tutaj mam łupy, skóry ze zwierząt, które mnie zaatakowały. Sprzedaj, szybka sprzedaż na tabie. Tak. Tak. I teraz tak, amunicja, zupełnie nie trzeba nawet. Przedmioty. Co ja tutaj mogę z przedmiotów kupić? Kamizelkę kuloodporną za 200. Czy je potrzebuje? Nie potrzebuje. A to co to jest? Mapa komiksów. No dobra, bierzemy tą mapę. To co to jest? Mapa zapalniczek.
Kurde, to faktycznie te zapalniczki sprzedałem. Ale ja mam tą mapę zapalniczek, no hello. Ona jest zaznaczona żółtym ptaszkiem. No to mam tą mapę zapalniczek, to nie sprzedałem jej. Mapa kart bejsbolowych, Georgia. Kupujemy. A to co to jest na miłość boską? Mapa beczek. No come on, no. Zapytaj beczkę, tutaj będziemy jeszcze robić. Czyli mapy wszystkich znajdziek, bo mamy właśnie te cholerne beczki. One są gdzieś tam pod wodą, z tego co ja pamiętam. No to wszystko będziemy sobie, słuchajcie, no, odhaczać powolutku. No, po jednej sztuce, nie? Tylko z tymi beczkami to mi się tak nie za bardzo uśmiecha, szukać tych beczek gdzieś tam pod wodą. Bo ja bym musiał tutaj sobie też na tym drzewku umiejętności. I ja właśnie teraz, o, przy okazji wykorzystam troszeczkę te umiejętności. Czemu mnie tutaj przerzuciło? Kto kazał temu interfejsu tutaj mi przeskoczyć, mnie biednego? Tutaj są talenty. Ile ja mam tutaj dostępnych punktów? 17! O kurde, ale mam oddychanie pod wodą. Pływasz szybciej i możesz dłużej wstrzymywać oddech. Dobra, no to na beczki możemy iść. Dobra, zobaczymy, co tutaj takiego fajnego mamy. No bo szkoda, żeby te punkty tak se po prostu tutaj kisły. Trzeba je zagospodarować, nie? Tak se myślę. Co to jest takiego fajnego z tymi wytrychami? Zabójca ślusarz. Po cichu otwieraj wytrychem niewymagające karty magnetyczne, sejfy i drzwi, używając E. E? Czy warto za to dać 6 punktów? Co to jest? O, to jest ten skafander, o którym żegodał wcześniej, no, to jest ten kombinezon do szybowania. Co człowiek w lufcie wyglądał jakby latająco wiewiórka, no. Czy mi to jest potrzebne? Ja nie wiem, czy mi to jest potrzebne. Jak mi do tej pory to nie było potrzebne, to teraz mi też to nie jest potrzebne, bo mam spadachron. Co to jest? Zabójca duch. Powodujesz mniejszy hałas podczas chodzenia, biegania i lądowania. No to też chyba nie za bardzo mnie to do tej pory mnie nie było to potrzebne. A to? Co to jest? Przywódca Grace. Grace wróci szybciej po odniesieniu ran. Czy ja wiem, czy mi tak na tej Grace zależy? No dobre, bo powiecie, że ja tu normalnie jest jakiś normalnie ten, no, bezduszny człowiek i dobre, niech będzie, że Grace się będzie szybciej regenerować. No już tam nie rydźcie po mnie, no, już jest, no, Grace się szybciej króca jego fuchs, no. Co to jest? Przywódca Adelaide, no ona też się będzie chyba szybciej tutaj regenerować, no. No, czy mi na niej zależy? No dobre, no nie rydźcie po mnie sam już, dobre, też się będzie szybciej generować, no skróca fuchs, no. I to co to jest? Boomer. Nie. A co to jest? To jest ten piroman. Next time. Co to jest? Torba na przedmioty do rzucania. A to co to jest? Na amunicję specjalną. Tak, to akurat 9 punktów. Ja przepraszam bardzo. Kłaczek. No. I 9 punktów mam i 9 wykorzystam na to i teraz mogę więcej amunicji zebrać do tasi, no i tyle, no. Taśka powiększono, także teraz, no. Odkryto nowe obiekty, komiksy, wszystko na mapie teraz będzie. Czekajcie, bo ja się to muszę teraz wszystko pooglądać, co na mapie. Tu są zapalniczki, komiksy. No to sobie tam będziemy robić na Firehunt już, jak już wszystko obklepiemy w tym Far Cry'u, to sobie tak będziemy furgać między tymi i będziemy sobie zbierać po drodze wszystko, co jest. Chociaż tak naprawdę, tak na pierwszy rzut oka, to ja sobie tu nie widzę, żeby tu co było, tak na pierwszy rzut oka. To jest nieźle tutaj pochowane. Może tutaj jeszcze po Johnny Seedzie coś będzie. No tutaj na przykład komiks, proszę bardzo. No jest tego deczko tutaj jeszcze porozrzucane. Ale to tak ewentualnie, wiecie co, możemy się umówić, że na wstępie każdego kolejnego odcineczka na przykład pofruniemy sobie po 3 zapalniczki, albo po 3 komiksy, albo po 3 beczki, nie? Tak na rozluźnienie klimatu i w ogóle na wprowadzenie. No, ale na razie i tu jest jakiś challenge chyba do furgania tym całym tym kombinezonem. Nie będziemy furgać kombinezonem. Moi drodzy, koniec tego pitu. Bierzemy się za teren Jacoba. Jademy tam, a raczej furgomy tam. Tylko z tym, że zaczniemy sobie od może jakiejś konkretnej misji na terenie Jacoba, co? Tak sobie myślę. Gdzie są te zadania na litość boską? Tu są zadania. I tu jest fabularka. Tartak Baronów. I o co tu się rozchodzi? Rozchodzi się tu o to, że bramy Edenu przejęły tartak baronów i przejmują w nim schwytanych tych, no, więźniów, nim będą gotowi na indoktrynację Jacoba. No to furgomy tam, a żeby było jeszcze tak, no bo coś mi się wydaje, że tam nie będzie zbytnio wesoło, to weźmiemy sobie jeszcze
pomoc z luftu i weźmiemy sobie tą, no nikt sobie już trochę pofurgał, to weźmiemy tą babkę, co no to tym takim baniaczkowatym śmigłowcem. No tu chyba nic już więcej nie załatwimy, no. Tutaj pokój bracia i siostry spadamy stąd. Ja się jeszcze chcę z tą fajną blaską pogadać. Kaj ona jest. O, tu ona jest. To jest ona. Hey bud, know how I sniffed out Eden's Gate's bullshit early on? Only the seeds were allowed to be angry. Everybody else had to be calm. Even though we all had our asses in that church because we were mad the same shit too. But now everybody gets to be angry because it's a weapon pointing where the seeds want it. Protect the project. No a cięty języczek. Ja zmieniam zdanie, ona wcale fajno nie jest ta laska. Już lepsza jest ta koszulka, co ma na sobie. Nie lubię kobiet, które palą papierosy. Dobra, ty. When you don't gotta fire your weapon, it's easy to lose sight and what it means to uphold the law. Used to be the only time my gun was in my hand, I was cleaning it. Now every bullet I put in the chamber, every magazine I load, every round I fire. I'm conscious of. Know why? Because it represents what I signed up to do. Serve and protect. There's the weight of a loaded gun and the weight of a loaded gun. A się rozgodą. No dobra chłopie, ty, urzekła mnie twoja historia, tyle ci powiem ty, ale to nie jest sztuka topić smutki w butelce wódki, no, czy piwa, czy co tyś tam to miał. Dobre, spadłoby stąd. Tylko że ja sobie teraz wezmę jeszcze jednego pomocnika. Wezmę sobie ciotkę Klotkę. Ciotka Klotka, proszę tutaj, tak jest. Przypiszę. I mamy dwie kobity w akcji. No tak to jest. Dwa zwierzoki, dwóch facetów albo dwie kobity. No ja sobie wziął dwie kobity, no. Żeby ktoś tutaj powiedział, że normalnie kobity ignoruje. No nie ignoruje, no. Ja je angażuję, no. I tyle. Nie będę tutaj szukać żadnych stanowisk wękarskich. Jademy na teren Jacoba, jedziemy na ten tartak. Ale że przy dupcu w te drzwi. Będziemy furgać teraz. Może sobie nawet wezmę banieczkowaty śmigłowiec. Dobra, wezmę go. Wyciągnę se go. Śmigłowiec banieczkowaty, a wy myśleliście, że co? Panie masakra. Panie obłęd jakiś z wami tutaj czasami jest. Dobra, wsiadamy se tutaj, moi drodzy. Ja będę sterować tym śmigłowcem. I furgomy. I zapnijcie pasy, bo mamy daleko do furgania, no, ponad 3000 metrów. Grace, i ty mnie sam nie denerwuj, ja? No, pamiętaj, że klima jo włączą i wyłączą, radyjko tak samo, stacje radiowe tak samo, jo włączą i wyłączą, proszę mi tutaj nie grzebać w radyjku, okej? Okay? No, taka umowa. Ten co furgo, ten tutaj rządzi, no, jo furgo mio rządza, no, bo czasami to normalnie tową godą, z tymi kobitami to jest masakra jakoś. Na przykład my wife. Jak jademy z autem, to ona mi sam rządzi, co, jakie radyjko będzie grało. No nie, no, to kierowca, to jest najważniejsze, żeby kierowca miał dobre samopoczucie i jak on nie chce słuchać Beethovena, tylko chce się słuchać na przykład Roya Orbisona, to se włącza Roya Orbisona, a nie Beethovena, no, bo to, jak kierowca się czuje, to jest bardzo ważne, no, bo i odpowiadał za wszystkich pasażerów w moim aucie, nie? No. A one mi tam kopią te kobity zawsze, tam radyjko mi sobie ustawiają po swoim, albo ja sobie włącza klima, a ona mi wyłączy ta klima. Masakreła. Coś mnie dzisiaj kaszel męczy. Nie wiem, czy zauważyliście. I to już nie jest kłaczek, to już jest przeziębienie chyba. Nadchodzi zima. Pierwsze mrozy przyszły do Kajtkowic i nie tylko. I mnie już tam coś chyto. Kawa też mnie troszeczkę drapie dzisiaj po gardle. No bo ja sobie tak troszeczkę źle zaparzył dzisiaj ta kawa, no. I mi fusy sam pływają po wierzchu. No i te fusy mnie tam drapią w te moje gardło, no. A proszę mi tutaj teraz nie się topać przed te radyjko, bo ja normalnie furgą do baronów w tartaku i tyle, no. Albo nawet do tartaku baronów. Trzeba nieco obniżyć loty. Tam jest chyba ten most, co że się tak męczył ostatnio pod nim. Masakreła przecież jakaś to jest. Jacob nad fruwą. Jak ja ci nakopia do szmat, ja ci godą, chłopie ty. To skończył się normalnie za żarty z tobą. Tu za rok będzie taka akcja, że normalnie TVN to wyemituje i potem Polsat jeszcze. Jeszcze dostanę za to jako fajną pensja. To nie ma tak. Tam się coś dymi. Moi drodzy, widzę dym. I pamiętajcie, że nie ma dymu bez ognia. Tam się będzie działo.
Coś mi się wydaje, że chyba wylądujemy sobie jakaś tutaj tak bliżej, nie? A nie tam w centrum uwagi, bo tylko teraz pytanie, no, jak ją mogła blisko podfrunąć? No to jest właśnie to. Nie wiem, jak ją mogła blisko sobie podfrunąć, na ile? Cicho teraz, kobito, nie godaj mi sam do tej papugi, bo ci nakopia. Chociaż kobiet nie kopia, no. No dobre, no dobre, no. Widzieliście, że niechcąco kopnął Grace, ale to tylko Ross. Wiem, wali mi blekiel. Aha. Dobre. To znaczy niedobre. To znaczy inaczej. To znaczy się... To znaczy się fatalnie. Co jest? Czemu ten śmigłowiec mi się sam nie kręci? Cicho mi tu, kobieto, nie panikuj. Napieprzamy! Dobra, ciotka klotka! Napieprzamy! Fruniemy tam! Ciotka! Za mną! Furgej za mną teraz! Hello, jełopy! Co jest? Brakło mi naboi! To na litość boską odpaliłem flary? Ciotka, napieprzej! Tak jest, ciotka! Dawaj, dawaj! Zrobimy im wjazd na posterunek! Ciotka! Ciotka, coś ty zrobiła! Czemu ty się zabiła, chłopie? No ciotka, tyś mnie zawiodła teraz. Zostawiłaś biednego mnie samego. Tam jest gdzieś snajper. Ciotka, no nie helpuj mi tu teraz, bo ja mam tutaj kryzysa. Tu był snajper. Na pierwszej Grace. Dobra, ciotka, może zdąża wylądować. Trzymaj się tam, ciotka, trzymaj się, kobito. Trzymaj się. Trzymaj się. Już biegna! Ciotka! Cholera, ciotka! Nie udało się ciotki uratować. Lecimy po tych baronów! Dobra. To się nazywa wjazd na chatę. Nie tam jakiś kurde asasyn, tylko od razu napierdalamy z ostrej rury. Grace, ty też poległaś? To tylko ja sam został? Nie, coś mi się wydaje, że na następną akcję zabiera hopów, no. Grace, trzymaj się! Już po ciebie idę! Wstawaj, Grace! Cholera! Grace, ja cię osłanią! Cholera, napieprzają zewsząd! Dobiję go mydłem. Gdzie on jest? Pyk. Nie ma litości. W plecy? Ty chamie. Jeszcze cię wybuchnę. Nie, bo to... To nie był dynamit. Myślałem, że to jest jakaś beczka z czymś. Dobra. Uciekamy. Bandażujemy się gipko. To jest szybko akcja. Nie, ale ten kaszel mnie dzisiaj męczy. Jak nie korzonki, to kaszel.
Dobra. To jest ostatnia pierdolanka dzisiaj. Tam jest. Dup go! Dostałem go! Za moim śmigłowcem. A raczej, haha, tym co z niego zostało. Gdzie tu jest reszta jełopów? Nadjeżdża brygada nowych ciuli. Kurde, nie mogę tam wyskiknąć. Czemu? Tu mogę wyskiknąć. Dobra. Mamy tu jakiś karabin albo coś? Nie taki. Miałem na myśli jakiegoś jebacza. Biegnie do mnie jełop. Czy on się odważy tutaj do mnie wyjść? Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było. No dobra, pobawmy się z nimi. Gdzieś tu miałem granat. Łapcie jełopy! Sibum! To się nazywa rozwałka. Na górę. Nic tutaj nie ma na tej górze. Dobra. Na dół. Mogłem chyba po Tyrolce zjechać, tak sobie myślę. Na dół. Jest ich tutaj całkiem sporo. Tak też myślałem, że będziesz na tyle głupi, żeby do mnie przybiec. Come on! Chcieli mnie oflankować. I co, jełopy? Musicie się bardziej postarać. Dałem wam szansę. Zwołałem was wszystkich. Pozwoliłem wam wezwać tutaj ekipy ratunkowe. A wy nadal nie dajecie mi rady. Taki jestem dobry. Dobra. Trochę się tutaj pokręcimy. Trzeba odzyskać troszeczkę amunicji z truposzy. Bo za dużo jej straciłem. No chodźcie, jełopy. O ty gnoju. Co powiesz na to? Lygaj mi sam. Pięknie. Wybuchłem go jak nic. No teraz. Pięknie. Ejku, co to jest? Jakieś drzewo mi tutaj pod nogami się plątło. Jest! Tartak baronów zdobyty! I to na totalnej rozwałce. Moi drodzy, tak naprawdę chciałem sprawdzić samego siebie. Czy sobie poradzę? Kobiety poległy. No ale no, kobiety no, no. Ale walczyły dzielnie. Trzeba tutaj je usprawiedliwić, no. Co to za Robin Hood? Jakiegoś Robin Hooda uwolniłem. O! Jacob mnie już tam zauważył. Nawet do mnie coś gada teraz. No tak, o to mi właśnie chodziło. Nie denerwuj mnie czego, bo normalnie zaraz ci nakopia do życia i przez te CB radio, czy przez to ty do mnie godasz. Niech sobie polują. No masakra, jak mnie ten kaczel męczy, no. Kurczę, piórko, wiecznie coś. Wiesz, że coś człowieka musi boleć. Co tutaj jest, na litość boską? Mapa, czego to jest mapa? Okej, kluczyki. Klucz do tartaku. Porozglądamy się po tym tartaku. Zobaczymy, co tutaj możemy wyhaczyć. Ale skoro mam kluczyki do jakiegoś czegoś, to spodziewam się, co to jest, jakiś grafik. Pobudka, apel, przegląd ciał. Przegląd ciał? Co do chuja?
spełniających wymogi odeskortować do zagrody odbiorczej, słowo ojca, mycie więźniów i klatek wodą pod ciśnieniem, nie jakiś bełkot. Podejrzewam, że tu będzie jakiś bunkier albo coś. Trzeba znaleźć to coś. Jak mam kluczyki, ja podejrzewam, że to coś może być gdzieś tu. Dupa, to nie są drzwi. Kurde, no skoro mam kluczyki. Jacob mi już zagroził, że już mnie zauważył, że prosiłem się o jego uwagę, no to zdobyłem tą jego uwagę. No i tutaj nasał na mnie jełopów, no. I on sobie myśli, że jest bohater, no. No nie jest bohater, ja tu jest bohaterem. I jeszcze bohatersko nakopia mu do życi. Tylko najpierw szukam tego miejsca. Kurde. Gdzie tu może być to miejsce zamknięte na klucz? No dobra. Jesteśmy w jakichś pomieszczeniach. Plecak. Coś tutaj mamy. O, to jest ten misiek. Figurka małego jakiegoś tam czesiego. Nie zdążyłem przeczytać. Kamizelka. Kamizelkę chyba mam na fula. Toilety. Fuj. Bardzo ohydne toilety. I nastał dzień. Tylko, że wiecie co, no chodzi mi po głowie, do czego ja teraz te klucze zdobyłem. No, te klucze tutaj nie są po nic. Zamknięty sprzęt. Gary, zebrałem cały sprzęt, który zabraliśmy więźniom i zostawiłem w biurze w przyczepie. W biurze w przyczepie. Czyli mamy szukać przyczepy. W biurze w przyczepie. Tak napisał ten ktosiek. No dobra, to będziemy szukać. Ale tutaj jeszcze były schody do góry. Albo w dół? Do góry jednak. Przyczepie. Biurze przyczepie. Czy tutaj jest coś takiego? Chyba, że ja to źle interpretuję, no. Kurczę, biuro przyczepa. Klatki. Zaatakowałem na całość, bo wiecie, no chciałem siebie sprawdzić, tak? Czy na tym etapie no też takiego wzbogaconego o te achievementy przeróżne, które zdobywam za te punkty, tak? Umiejętności. Czy tą postacią mogę pójść na całość? Czy mogę sobie pozwolić na taką rozwałkę? Czy muszę jednak uważać na wroga do takiego stopnia, że nadal muszę się gdzieś kryć? I okazało się, że mogę. Że jestem na tyle silny, że mogę. Biuro przyczepa. Biuro przyczepa. Może to jest to? Biuro przyczepa. No kurde, no oczywiście, że tak, bo chrupie. No i tutaj mamy przeróżne rzeczy. Łuk. Łuk. Na cholerę mi ten łuk. No tu nie ma nic ciekawego. Biuro przyczepa. Kurde, moje gardło. Chyba dzisiaj będą skrócone lekcje przez moje gardło. W sensie, że będzie odcinek krótszy. Albo będzie wyśrubowany do 90 minut i ani minuty dłużej. O, gardło mnie tak zaczyna... coraz to bardziej zaczyna mnie drapać. Kurcze, no ale ja tutaj liczyłem na coś więcej w tej przyczepie, no. No wyłapać, że się nastawiłem na to, nie? No właśnie. No i a tutaj takie hibździ, no, trochę sałaty w tym, w lodówce, czyli w sejfie. No i to koniec, no. Troszeczkę się rozczarowałem. Spis konfiskowanych przedmiotów. 7 karabinów, 10 pistoletów, to kurwa, gdzie to jest wszystko? No przecież biegam po całym tym tutaj biurze przyczepie i nie ma tego. 2 strzelby, 12 noży, obrącze, nie denerwujcie mnie, nie ma, to się nie zgadza. Przepraszam, że się nie zgadza. Ta lista jest sfałszowana. Nie zgadza się. Tu jeszcze sałata leży. Gdzie jest te 12 karabinów? Ja tutaj raptem jeden widzę. A, wkurzyłem się, Czarek. Wychodzę stąd. Dobre. Pogadajmy z tą panią tutaj od łuku. Ty potrzebujesz pomocy? A kto tutaj tak nagle te łuki rzucił? Dobra, pani Robin Hood. Welcome, Jess. To jest twój ujek. Goes by the name the cook. Yeah, well, sounds so scary.
No, czy co drugi tu jest pojeb? We can't let this trail go cold. If you're looking to hook up with the Whitetails, this could be your way in. And more importantly, you'd help put an evil motherfucker in the grave. Gotta move. Wasted too much time already. Follow me. No dobre, kobito, ale pozwól, że ja se nie wezmę tego łuku, tylko ja se będę strzelać z mojej strzelby snajperki, okej? I też będę cicho działał, dobre? Może tak być? Ale ona fikuśnie biego, tak, zobaczcie, tak, nawet tak. Seksownie tak sobie go. No dobra, to biegniemy za nią. Idziemy tropić. Jak ona to powiedziała? Skurwiela? No to idziemy. Dobre, kobieto. Masz podobny kołczan do tego, co ja mam w Skyrimie teraz. No. Aha, a propos Skyrima. Moi drodzy, w miesiącu grudzień Skyrima nie ma. No, ponieważ nie mam czasu na kręcenie Skyrima. Ledwo co znalazłem czas na ten odcinek. No. Przychodzą mi jeszcze jutro okno wymieniać. Będzie taki bajzel w domu, że masakra. No dobre, chłopie, no. Znaczy, kobito. Masakra. Dobre, tropimy tego gościa. Znaczy, ty tropisz. Ja za tobą tylko lotą. Obłęd jakiś, no. Hej, chwila, przecież to są edeniarze. Tej, coś idzie ślepo, pani Robin Hood. Jess! Kaj, lecisz, jak sam kurde edeniarze mamy przed sobą. Kobito, ty. Tak się to robi w Kajtkowicach. Widziałaś to? Te, ale co ty mi sam strzałki posyłasz, jakieś tak grambo, takie palące się, no. Dobra. Właściwie to jeszcze z tobą mogę polotać trochę, no, czemu nie? Jak na pieszo, randka może być. Dobre, szukajmy tego kucharza. Kurde, no. Idziemy polować na kucharza. Dobra, jesteśmy w punkcie obserwacyjnym, tak? I tu będzie teraz kucharz, tak? No to zgotujemy temu kucharzowi niezły los za chwilkę. Jess, gdzie ty jesteś? Na litość boską. Dobra, a może sobie tak trochę kucniemy, co? Wyzwól zakładników w obozie. Trzech. Dobra, Jess, rozdzielmy się. Ja z tej strony kamycka, a ty z tamtej strony kamycka, dobre? Dobra, ja sobie wezmę tego. Dup. Dup. Cholera. Dup. 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 Co do chuja? Ktoś tutaj we mnie napieprza. Dup. Dup. Tak może być? Pani Jess? Fajny Jess. Jak ją stąd zyleć teraz? Wpadna do tej dziury tam na dole. Pani Jess, czy tak może być? Dobra, przeszukamy, bo trzeba amunicji troszeczkę odzyskać. Dobre, jak ja mam teraz ich uwolnić z tej klatki? Jess, jakieś pomysły? Jak ich uwolnić z tych klatek? No kurde. Jak się to otwiero? Kto mi powie? A może to trzeba przestrzelić albo co? No kurde, to czemu nie godocie, tylko ja się sam muszę wszystkiego domyślać. Odsuń się, kobitko. Dup. Dobra. Tam jeszcze jeden był, nie? O kurde, tego zabili, no niestety, no. Nie udało mu się. Czekaj, Jess! Poczekaj, no! Kobito! Nie! Nein! Kana poleciała! Czekaj, żeś! Kurde, Jess! Co ty, że sama tutaj jest?
Kurde, dobrą tropicielką jest. Ona tutaj całą story ułożyła. Powiesił rodziców? Kucharz? To masz rację, no niezły pojeb. Niuchej, niuchej! Wytrop go, tego kucharza. Przyroda, ptoszki ćwierkają. Dobra, chyba jesteśmy, nie? Dobra, Ligej. Kolejni zakładnicy. O, żeż ty w mordę. Dobra, cicho mi tutaj. Ja mam iść przodem, ja? Czekaj, bo mnie zauważą. Cholera. Niedobrze. Zabieraj mi ta dupa, Grace. Znaczy nie Grace, tylko jak ci tam leci. Jess. Tyle tych kobiet jest w tej grze, że ją się potracił. Cicho! Nie było ich tu dużo. Ale dobrze pokryci. Tak jest. Czy kogoś tutaj będziemy w stanie uwolnić? Uciekaj, chłopie. Kto jest jeszcze jakiś zakładnik? Nie godaj do mnie teraz. Gdzie tu są? Gdzie tu jest reszta? Kurde. O, mi tutaj teraz będzie ze mną chciał gadać. No, chyba go pogięło. Ty, gdzie jest reszta tych, kurde, zakładników? No, musimy się chyba tutaj porozglądać, co? Tak mi się wydaje. I jeszcze do jakiejś kały żyją w los. No, kurca, fuks. No, gdzie jest reszta tych jełopów? Kurde, no nie widzę ich, jak babcię kocham. Dobra. Nie wiem, czy teraz ten marker się dopiero uaktywnił, że tam mam iść albo co? Albo ja ślepy jestem, na litość boską. Dobra, pogadajmy z nim. Nie chcę, ale muszę. No pokonałem, no. No jasne, z palcem w dupie. Dobra, chopie, TK jest ta reszta uwięzionych, bo ja nie mam czasu na takie głupoty. Ja tutaj nie przyszedł grać w kalabury, ka one są, albo szukaj mnie, no. Króca jego fuks, ka jest reszta tych jełopów. No w tamta strona, no. Kurde, no nic z tego nie rozumiem. W kamieniołomie, no ale jak w kamieniołomie? Kurde, nie komprenduję tego. Jak w kamieniołomie? O, nie wiem, może jakieś wejście jest do jaskini albo co? Kto mi powie? Ja tutaj nie czaję tej misji. Ty, Jess, ty miałaś mi pomagać. Gdzie, w jakim kamieniołomie jest, kurde? Porozglądajmy się tutaj na litość boską, bo naprawdę nie wiem, o co chodzi. Jak ja bym tutaj miał Senu, to bym wypuścił Senu. Ale to nie jest ta gra. Kurczę, no trzeba się porozglądać tutaj dokładnie po tym miejscu. No patrzcie, no w tamtą stronę cały czas mnie kieruje, no. No siwy dym. No że niby tam. No ale ja byłem tam i tam nic nie było. Że niby tu. Nie rozumiem tego. Kurczę,
Kurczę, piórko, no. Zagadka jakaś tutaj normalnie mi się spodziła z tego wszystkiego. No i z powrotem tam marker mnie kieruje, no. Na litość, kurczę, piórko boską. No widzicie, że dokładnie w tamtym miejscu. Ktoś wie, o co tu chodzi? Jejku, Jess, powiedziałabyś mi, dała jakieś wskazówki. Co ja tutaj mam robić teraz, bo ja nie wiem. Wyzwól zakładników w kamieniołomie, ale kaj ten kamieniołom jest, no, tutaj nie ma więcej ich. Kurde, no. Ciężka sprawa. Co ty robisz? Pogięło cię. Hej, ty! Co ty robisz? Hej! Co do diabła? Ty, Jess! Coś ty narobiła teraz? Ty głupia kobieto! No, no zabiła mnie na śmierć! Biednego mnie! No nie to, że ja jest biedny, że ja nie wiedział, kaj to mam iść, no ty, to jeszcze ona mnie kropła, no. No co za głupio kobieta, no Jess, ja ci tego nie zapomnę, lamia, ty. Coś to narobiła. Zemściła się za te beczki, twoja to była beczka albo co, no ja teraz nie wiem już. No i patrzcie, teraz znowu mam podążać za Jess, no. Widzieliście takie cuda? Ale chwila, no tam mieliśmy iść do tych kamieniołomów. Co tutaj się odjebało? Ja naprawdę jestem teraz... Wybuchłem beczki i ona to odebrała za atak na nią, no. To dlaczego ja wcześniej nie mogłem za nią podążać? Dlaczego ona nie chciała sobie po prostu iść? I biedny ja się zastanawiałem, co tutaj mam zrobić. A teraz każe mi za sobą... Może dobrze, że ja wybuchłem tą beczkę? Wiecie, co mi się wydaje? Że ta gra tam po prostu się zawiesiła. Że jak uwolniliśmy tych wszystkich biednych ludzi, bo ja tam więcej nie widziałem, to ona miała biec dalej. Ja miałem za nią podążać. Ale coś się chyba zawiesiło. Bo przecież nie można uwolnić zabitych ludzi. Tam tylko jeden przeżył z trzech. No cóż, no trudno, no. Chyba, że ja naprawdę czegoś nie pokminiłem, bo... Może też tak być. Może też tak być, że moja wina, że czegoś nie ogarnąłem. Ale po mojemu, tam było trzech zakładników, dwóch zginęło, został jeden. Uwolniliśmy tego jednego i ona miała biec dalej. No ale nie biegła, a biedny ja się zastanawiałem, co tam robić, no. A daleko jeszcze? Ja już wiem, że on podpalił rodziców. Ile razy to masz mi gadać, no? Zapach pieczonego mięsa. Rodziców. Nie zapomnisz nigdy tego zapachu, no. Nie dziwię ci się. No wiem, kucharz, tak? Rozpłynął się. Kurczę, piórko. Aha, no bo upiekł swoich rodziców, więc kucharz. No, no zajebisty gość, no. Woman! Jess! Daleko my tak jeszcze będziemy biegać? Ktoś tam się drze, jak pogan świąteczny dzień. No, bardzo ładne rejony. No, nie powiem. Miejscówka naprawdę przepiękna. Daleko jeszcze? No, widzę, że niedaleko. Kurde, kto tam się tak drze? Chyba zaraz się dowiemy. Gdzie jest ten pierdolony kucharz? Dobre, no. No to kucharza potraktujemy za chwilkę odpowiednio. Tu jest kucharz, tak? No to zaraz go upieczemy, no. Jak mu strzela w te butle zaraz, na plecach. Popatrzcie, co ja mu zrobię. Strzela mu w te butle. Kurde, tylko muszę oddech wstrzymać. Dup, nie ma kucharza. Jeden strzał, jeden trup. Na co ciebie to było się chować? Taś, 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 kici, kici, kici! Ten się tam schował za tym płotem i on myśli, on mi tam świruje pawiana za tym płotkiem. On myśli, że ja go nie widzę. Jak ją mu zaro nakopia...
Tu jestem, jełopie. Spalił go żywcem. Jaki gnój. Faktycznie to był kucharz. Tu jestem. Wiem, że to niehumanitarnie strzelać w plecy, no ale cóż, taka robota. Temu w plec, w plecy temu w łeb. Gdzie ona poszła, ta Robin Hoodka? Rozejrzyjmy się. Kurde, no co za normalnie Robin Hoodka? No normalnie, kurczę. Ona mnie skasowała za tą beczkę, no. Hej, 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 hej. Hej, hej! Chwila! Co to się teraz porobiło? Gdzie jest mój jebacz? Cicho mi tu teraz, kobieto. Tu jest mój jebacz. Nie, to nie jest mój jebacz. Hej! To jest on czy nie on? No, on! Do diabła jasnego. Nie mogę stracić mojej ulubionej broni. Dobra, usatysfakcjonowana jesteś? Eli, maybe he's right about you too. You need someone to watch your back? Call me. And, thanks for everything you've done. Teraz pytanie. Pytanie na śniadanie. O co chodzi z tą kobietą, z tą Jess? Bo ona taka niby troszeczkę taka malkotentna i taka typowa kobieta. No, chciałam dopaść tego kucharza, ale teraz jak go dopadłam, to nic nie czuję i w zasadzie to teraz nic nie będzie, bo teraz będzie to, że jak będziesz mnie potrzebował, to mnie wezwij, ale jakbyś mógł, to mnie nie wzywaj. No to taka właśnie, no kurde, no. Dobra, no wiem, że mam w menu talentów, dostępny jest nowy talent, no wiem o tym, wiem. I mam też nowego towarzysza, no Robin Hoodek, no, czyli Jess. Tylko ona taka trochę smutnawa, taka strasznie malkontentna. Nie wiem, cukier jej spada albo coś. No tak, będą nas tutaj teraz atakować zewsząd. Jesteśmy na terenie wroga. I tu teraz będzie ich troszeczkę więcej, niż zazwyczaj było ich. Ostatnimi czasy. Ja chyba nawet, wiecie co zrobię? Ja już mam pomysła co zrobię. Ja sobie tutaj zapewnię. O, z powietrza. Tak jest. I poznajmy tą Robin Hoodkę tak troszeczkę bliżej, tak? Może coś nam jeszcze posmuci. Może coś jeszcze ponuci. Także powiedz... Co jest? Co jest? Co? Gdzie ja jestem, biedny ja? Dlaczego ja ciemność widzę? Ja widzę wilka. Dlaczego ja widzę wilka? Ja chcę widzieć z powrotem Robin Hoodkę. Ja mam jakieś majaki. Ja po siebie nie wracałem, ja byłem koło jakiejś skrzynki. Bla, 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 bla. We let the weak dictate to the powerful and then we are shocked to find ourselves adrift. But history knows the value of sacrifice. Of culling the herd so that it stays strong. Over and over. Już to kiedyś słyszałem.
nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. Te kubuś. We will call the herd. We will do what needs to be done. Roy Orbison! Tak! Nie. Co on zrobił tamtemu biednemu jemu? No kurde. Zabij ostatni cel przed upływem czasu. Jaki cel? Ja nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Jaki cel? Hej! Ja pierdzielę. No rzucili mi od razu głęboką wodę. Daliby mi przynajmniej jakiś pistolet, co? Czym ja tu mam walczyć? Jaka popieprzona misja! Dobra, mam jakąś strzelbę czy coś? Kurde, no nie mam! Tu coś leżało! Gdzie ta strzelba? Jaka popieprzona misja! To jest chore! What the fuck? Co to ma być? Do chuja pana! No czyż to nie jest popieprzone? Przeczep stado! Przeczepię ci ten głupi łeb, jak cię dostanę, Jacob! Ale ci nakopię do dupy, jak cię dostanę swoje łapy. Uwierz mi, normalnie masz pierdol gwarantowany. I co? Nie zaliczyłem tego pewnie. Zaraz się okaże, kto jest słaby. Się okaże... Ja cię dorwę swoje łapy, nie jakimiś tam majakami, nie jakimiś wizjami. Nie będziemy się z nimi pierdolić w tańcu teraz. Teraz będę trochę cwańszy. Głupie gnojki. Ja wam kurwa teraz pokażę, kto jest słaby. Wkurwili mnie! Ja wam kurwa dam. Ja wam wszystkim zaraz pokażę, w którą stronę mam iść, biedny. Gdybym ja wiedział, w którą stronę mam iść. Only you! Train! Hunt! Kill! Sacrifice! Koniec tego pieprzenia. Już dawno mnie nikt tak nie wkurwił jak te jełopy teraz. Tu coś jest? Książki lewitujące. Wstawaj! Ja wam kurwa dam. Żeby biednego mnie tak zdenerwować. Gdzie mam iść? Tu. Co? Co to znowu jest? Check those chairs.
Co mam sobie teraz zrobić? Pivot? Nie, zostawcie mi Roya! No postaw mnie, bo cię zaraz jebnę, no! Ja jestem taki straszny, tak? Jezusie słodki, no przecież to... O co tu? Niesamowita historia. Wywrócona do góry nogami, posrana i nieprzewidywalna, ale podoba mi się to. Tylko co się teraz stało z biednym mną właściwie? Miałem majaki, dobra, kto mnie teraz tutaj znowu znalazł? Proszę mi nie pchać tego do ust, dobrze? Szkoda gardła na taką ciecz. Sake chcę! Zafufaj mi, kobieto! Zafufaj mi! No właśnie, wszyscy tak sobie gadali. I ci zaufali jednak. Tak, potrzebujecie mnie! Mła! Właśnie mnie potrzebujecie, ja jestem pumą! Au! Kim ty jesteś, do chuja wafla? Czy to będzie coś na styl PUM na terenie Faith? Kolejne jakieś stowarzyszenie ruchu oporu? Czy kampania braci? Czy coś w tym stylu? PUMy też mnie potrzebowały na terenie Faith. Nie dadzą się biednemu mnie wyspać. No nie dadzą się mnie wyspać, no. PUMy! Świat jest słaby. I co, będziesz mi teraz czytać? Czy co? Dobra, panowie, czas się poznać. Kim wy jesteście do chuja karmazyna? O, skapnęłeś się. Jaka Eli? O co tu chodzi? Porozglądajmy się po tym nowym miejscu, bo powiem wam, że okoliczności, które mnie tutaj, w których się teraz znalazłem, troszeczkę mnie przerażają. Ale oni tutaj są chyba skubaceni z pułami. Mi się wydaje, że to będzie takie stowarzyszenie podobne jak pumy na terenie Faith. Przestań mi gadać teraz, kobieto, do mnie przez te radyjko. Masakra. Nie wiem, czy ja tam mam iść na górę, czy gdzie ja mam iść. Na razie się tutaj porozglądam, nie? Handluj. To nasi tutaj są. Mam ja w ogóle czym handlować? Co do diabła, już fajerwerki strzelają? Pogięło ich? Prosto rózgowe. Ta roślina lubi wilgotne ble, 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 ble. No ale po co mnie to takie coś? A to co to jest? Region tartaku baranów. No to mi się raczej przyda jeszcze, nie? Nie będę tego sprzedawać, bo nie wiem, co mi się przyda z tego, a co nie. Kurczę, no dobra, porozglądamy się po tej kryjówce. Ale daję sobie po prostu taką tezę, że to będzie coś na zasadzie półmno. Urządzili się tutaj nawet. No, tu są pewnie takie te... To co było wcześniej, to ja mówiłem, że Amerykanie naprawdę w realu robią sobie z takich kontenerów, zakopują je pod ziemię i robią sobie te bunkry. Film dokumentalny o tym był.
Jeden facet zrobił sobie, ten tutaj reperuje broń. Jeden facet zrobił sobie bunkier z tego, z przyczep, ze starych kamperów. Eli Palmer, a więc to ty jesteś Eli. Eli Palmer, dobrze Eli Palmeru. Znalazłem cię, ale będę z tobą gadać, wiesz kiedy? Za 2 tygodnie. Ja na razie chcę się odnaleźć w sytuacji. Przysięga bojówki w White tej, czy jakoś tak? Nie wiem, jak się to poprawnie czyta. Dobra, ja ich będę nazywał White'y, dobra? Umówmy się, że będę ich nazywał White'y. Rodzą się wolni, robimy co musimy, by przetrwać. Nigdy nie zostawimy nikogo na śmierć. Będziemy walczyć, póki nie uwolnimy się od tyranii. No, czyli to jest po prostu ruch oporu, no. Tak jak byli to na terenie Fave Pumy, tak tutaj proszę. Strzały z tym. Z ładunkiem wybuchowym. I to jest ta woman, która nie chciała mi zaufać. Niedobra kobieta. Odręczna wiadomość. Tami, wiem, że nie rozumiesz i ci wybaczam. Słuchałaś, co mówi ojciec, ale nie słyszałaś słów. Bramy Edenu pokazały mi dokładnie to, czego w moim życiu brakowało. Cel. Dzięki ojcu wiem, co muszę robić, czym się muszę stać. Wolałbym wyruszyć w tę podróż z tobą, ale wiem już, że to niemożliwe. Wszyscy musimy coś w życiu poświęcić. Kochający na zawsze Mark. Czyli rozumiem, że ta kobieta miała tutaj męża Marka i Mark poszedł jako, no, do ojczulka przewielebnego jako Edeniarz, a ona została w ruchu oporu. I normalnie naprawdę urzekła mnie ta historia. Taka nawet troszeczkę przy sobie ta kobieta, nie? Taka troszeczkę... Zazwyczaj mieliśmy tutaj takie kobiety, wiecie, o dobrej figurze, takie nawet do schrupania, a ta tu jest taka, no, taka troszeczkę puszysta, nie? Temi. No wiem, ja tu specjalnie przyszedłem do siebie, ale nie myśl sobie, że na randkę. Kobieto, co ty w ogóle niuchasz? I co ty robisz z tym Edeniarzem? Czy to jest Mark? Wolę nie wiedzieć. Zostawię was samych. Taka małżeńska pogadanka. Z Elim pogadamy sobie... Czy ta kobieta przestanie gadać do mnie przez te radyjko? I zakłócać mi świętego mojego spokoju? Kapelusz. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam już dzisiaj. Nie będę dalej dzisiaj grał. Ze względu na to, że mam... Po pierwsze, no gardło mnie skrobie. To jest po pierwsze. Po drugie, mam troszeczkę ciśnienie, presję czasową. I ja myślę, że zostaniemy dzisiaj w tym miejscu, w tym bezpiecznym miejscu i z Elilama, czy jak on tam się nazywa, Elilama Sabachtani. Panie mój, czemuś mnie opuścił? No, tak czy inaczej, no, z Eli pogadamy sobie next time. Nie wiem kiedy dokładnie, może za 2 tygodnie, a może później, a może dopiero w nowym roku. No, zobaczymy, no, niczego nie obiecuję. Jak dam radę sobie pograć, to z pewnością nagram dla was kolejny materiał z Far Cry 5, moi drodzy. I znowu zobaczymy się, mam taką nadzieję, w tej najbardziej sensacyjnej, kontrowersyjnej i niebezpiecznie niegrzecznej serii, czyli serii zagrania Wujka Bohuna. A na dzisiaj, moi drodzy, i na razie, to tyle. Dowiedzieliśmy się tutaj kilka rzeczy. Ja przede wszystkim odzyskałem mapy, na znajdźki, tam wiecie, te beczki, zapalniczki, komiksy. Jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Byłem w tym kościele, do którego mnie wysłano po przygodę, ale przygody tam nie było, były tam tylko jak... Zaraz wezmę strzelbę i odstrzelę ci te radio, bo ta kobieta ta cały czas nadaje i ona więcej gada niż ja tutaj w tym odcinku dzisiaj. Zaraz ją skasuję w tym radyjku, się skończy. Pewnie się zastanawiacie, co ja teraz robię w międzyczasie. Taką szmatką czyszczę sobie logo Scani na kierownicy. A co mi tam? Czemu sobie nie mogę teraz czyścić, jak sobie mogę? Moja kierownica. I ja sobie będę czyścił. No i ten, no i słuchajcie, no i co jeszcze? No, a zaatakowaliśmy Jacoba, ja tutaj poleciałem, no idź na całość. Ruszyłem tutaj na całość, nie bawiłem się w jakieś eciepecie podchody, tylko poprosiłem ciotkę Klotkę, żeby mi pomogła ostrzelać. No, ciotka Klotka niestety, no, ale spisała się kobieta. Ostrzelała razem ze mną, w pizdu wylądowaliśmy, potem zginęła Grace, no i jakoś w singlu dałem radę. Najważniejsze jest to, że przejąłem ten cały
posterunek, no i tym sposobem poznałem panią Robin Hoodkę, czyli Jess. No i Jess okazała się postacią taką troszeczkę ponuro smutną, nie wiedzącą do końca czego chce, taką niby żądną zemsty na pewnym kucharzu, który podpalił swoich rodziców, ale gdy już dorwaliśmy tego kucharza, no to ona była taka obojętna na ten moment, że dorwaliśmy kucharza. Taka, no... Nawet nie powiedziano, fajnie, że go w końcu kropnęliśmy. Taka troszeczkę smutna ta kobieta jest. No ale rozgryziemy ją, pochodzimy sobie next time'em z nią troszeczkę, rozgryziemy kobietę, co w niej piszczy w ogóle. Trzeba się z nią poznać, tak na dłużej. I cóż, no na chwilę obecną, moi drodzy, znaleźliśmy się nie wiedzieć jakim cudem, bo ja tam tylko przyszedłem do jakiegoś pudełka i miałem jakieś majaki, potem musiałem walczyć z jakimiś ciulami w bunkrze i potem znalazłem się po prostu tu. Znaleźli mnie i jestem teraz tutaj znaleziony przez jakiegoś Eli. I to jest ruch oporu White coś tam. No i... Na tym właśnie momencie kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne. Ja Wam życzę miłego weekendu, a na dzisiaj dość widzenia. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa!